Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha. Si ven pronto, Maranatha. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Sobota pierwszego tygodnia Adwentu. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni jak owce nie mające pasterza. Z tego dzisiejszego słowa chcemy wyłuskać to jedno słowo. Dziś będzie to Ewangelia, czyli Ewangelion. Słowo ma ciekawą etymologię. W języku greckim jest to wyraz złożony. EU oznacza dobry i angelo proklamować, ogłaszać. W takim klasycznym ujęciu jeszcze przed Nowym Testamentem była to wiadomość o odniesionym zwycięstwie. W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, a w Nowym się spełnia. Ta dobra wiadomość, ta dobra nowina to ta informacja o odniesionym zwycięstwie. My już dzisiaj słowo Ewangelia bardzo mocno redukujemy do Ewangelii, czyli tych ksiąg, które napisali ewangeliści o Jezusie Chrystusie, ale zawsze warto pamiętać, że to nie tylko są księgi Nowego Testamentu, ale to jest cały przekaz wiadomości czy informacji o Jezusie Chrystusie. No więcej, to jest sam Jezus Chrystus. Istotną treścią dobrej nowiny jest właśnie to stwierdzenie: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Czas się wypełnił. No jesteśmy w Adwencie. O tym czasie myślimy, o tym czasie rozważamy. Ten czas jest istotny w Adwencie. Ale ten Adwent przed Chrystusem trwał kilka wieków. Czekali na obiecanego Mesjasza, czekali na kogoś, kto odmieni ich los, kto sprawi, że na nowo wrócimy do Boga, że będziemy przyjaciółmi z Bogiem, że na nowo będziemy w raju, że te pokłosie grzechu Adama i Ewy ktoś pokona, ktoś zmieni, ktoś odmieni ten los. Więc to jest zapowiadanie i czekanie, a teraz w Nowym Testamencie wprost mamy powiedziane: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Czas się wypełnił. To jest kluczowe stwierdzenie. I aniołowie, tak na początku Nowego Testamentu byśmy powiedzieli, jako dobrą nowinę zapowiadają narodziny Jezusa. Czy to Maryi, czy to Józefowi, czy później chociażby pasterzom. To są ci, którzy po raz pierwszy słyszą dobrą nowinę, że tam w Betlejem narodził się Mesjasz, Pan. To jest ta dobra nowina, którą oni słyszą. A potem dzieje się rzecz ciekawa, że teraz sama osoba zwiastuna staje się punktem centralnym dobrej nowiny. To właśnie Ewangelia to jest Jezus. Ta dobra nowina to nie jest tylko wiadomość, to nie jest tylko słowo, ale jak powie święty Jan, słowo stało się ciałem. Nie jest to tylko opowieść o, ale to jest konkretna osoba, Jezus Chrystus. I tak jak słyszymy dzisiaj w tym naszym fragmencie Ewangelii, On jest tym, który leczy wszelkie choroby, wszelkie słabości. Lituje się nad tym tłumem, bo ma świadomość, że nie mają pasterza. Nie tylko pociesza słowem, ale konkretnie pociesza ich, uzdrawiając, wyganiając złe duchy czy wskrzeszając. Święty Paweł pisze do Tytusa: ukazana zaś została łaska Boża teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. Z jednej strony Paweł mówi o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią, ale jednocześnie mówi o tym, że Chrystus rzucił światło przez Ewangelię. Czyli nie tylko opisy Jego życia, ale wszystko to, co On zrobił, jest tym światłem dla nas. Ta dobra nowina jest światłem, który rzuca ten snop na życie i nieśmiertelność, czyli żebyśmy wiedzieli, jak tutaj żyć i jednocześnie, żebyśmy poznali tajemnicę naszej nieśmiertelności. No, Paweł potem sam powie Tytusowi, że on jest głosicielem tej Ewangelii. On jest tym, który też tego doświadczył, jak mówiliśmy. Bóg otworzył mu oczy i on teraz o tej Ewangelii może opowiadać.
I dzisiaj my też tą Ewangelię słyszymy. Jeśli jesteśmy znękani, jeśli mamy słabości, Bóg dzisiaj chce przyjść i powiedzieć, ogłosić nam dobrą nowinę, jednocześnie mając świadomość tego, że my mamy nasze życie już oświetlone, że ta dobra nowina oświetla nasze życie i nieśmiertelność, jesteśmy też zaproszeni do tego, żeby głosić ją innym. Nie tyle właśnie moralizować, nie tyle mówić, jak mają żyć, ale przede wszystkim ogłosić dobrą nowinę. A już siła głoszenia dobrej nowiny, kerygmatu, będzie pracować w człowieku, będzie go przemieniać. On potem, chociażby jak Zacheusz, będzie wiedział, co zrobić, żeby oddać połowę majątku i żeby oddać poczwórnie tym, których skrzywdził. Ale najpierw Chrystus ogłosił mu dobrą nowinę, po prostu przychodząc do niego do domu, pokazując mu, że on jest ważny. Nie moralizując, nie upominając, nie strofując, nie mówiąc, co ma zrobić. Na razie po prostu z nim był i to bycie zmieniło wszystko. Niech dzisiaj Ewangelia zmienia również nasze życie, żebyśmy mogli być świadkami dla innych. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha.